Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pogadamy sobie co nieco o lejkach sprzedażowych. Chcę Wam wytłumaczyć przede wszystkim, jak powinien przebiegać Twój proces myślowy, kiedy projektujesz lejek sprzedażowy. Musisz sobie wyznaczyć takie mikrokonwersje, czyli co nie jest dla Ciebie główną konwersją, a co jest dla Ciebie mikrokonwersją, która też buduje Ci biznes. U mnie czymś takim jest na przykład zapis do listy newsletterowej. Dzięki temu ja mogę budować swoją bazę, rozwijać się na jakiejś tam płaszczyźnie, zwiększać dzięki temu zasięgi swoje. Oprócz tego, no to przede wszystkim mikrokonwersjami jest dla mnie wzrost widoczności na poszczególnych zakładkach kontaktowych związanych z zapisem na przykład na darmową konsultację do mnie. I to jest dla mnie jakiś mikrocel i jeżeli ja wiem, że te parametry będą się zwiększać, czyli na przykład więcej osób odwiedzi stronę z darmową konsultacją i wiem, że na przykład jedna osoba na 10 u mnie się zapisuje na taką konsultację, która wyświetli tą stronę, to ja mam już odpowiedź, że jak zwiększę widoczność tej strony, to dojdzie do większej ilości tych głównych konwersji, czyli zapisów na konsultacje. I teraz tak, najlepiej jest mierzyć biznes tak, wzrost tej widoczności zarówno strony internetowej, YouTube'a i wszystkich tych mediów, które budują Ci taką podstawkę, fundament biznesowy, czyli cały czas zwiększają tą widoczność stale, na przykład więcej fraz, łapiesz z wyszukiwarki i tak dalej, to warto jest mierzyć na przykład co pół roku, albo idealnie to jest mierzyć co roku, miesiąc do miesiąca, żeby sobie prowadzić takie dane, jeżeli prowadzisz już firmę kilka lat, o ile wzrosła ilość wypełnianych formularzy na stronie na przykład, albo zrobiłeś coś i mierzyć wszystkie połączenia telefoniczne do firmy, bo to też jest ciekawa metryka, bo u mnie na przykład około 60% osób około dzwoni bezpośrednio do firmy, a 40% wypełnia formularze. I to może być też wpływać na jakieś wyniki, że możesz coś zrobić, co wpłynie na większą ilość telefonów, ale ostatecznie trzeba też mierzyć, ile to z tych deali kończy się sprzedażą. U nas konwersja na sprzedaż jest bardzo niska, bo bardzo szeroko poszliśmy z contentem. Być może to był błąd, być może nie, no ale obsługa klienta jest zawalona różnymi telefonami od osób, które nigdy nie kupią, ale jest to pewnego rodzaju metryka. Ja już mam dane, wiem, w jakim kierunku też iść z contentem, co robić, jakie decyzje podejmować, gdzie wrzucać budżet reklamowy, bo ja sprawdzam, czy stabilnie rośnie mi zarówno ilość wypełnianych formularzy organicznie z ruchu organic oraz z ruchu paid, czyli ruchu płatnego, czyli wykonuję jakieś aktywności wokół firmy reklamowe, które kierują na formularz i finalnie zamieniają się na leady. I warto jest tak budować firmę, żeby po pierwsze lepszej jakości leady sprowadzać do swojej firmy. Druga kwestia, utrzymywać te leady przez dłuższy okres czasu, czyli budować parametr lifetime value. A trzecia metryka, która jest bardzo istotna, to przede wszystkim zwiększać ich ilość, bo największym problemem pewnie nie tylko polskich biznesów jest brak leadów, czyli mamy jakąś koncepcję biznesową, chcemy coś robić, ale nie mamy leadów, nie mamy do kogo obdzwaniać. Do tego później dochodzi proces sprzedaży, czyli jak my z tymi leadami też rozmawiamy, jak prowadzimy całą komunikację z potencjalnym klientem, ale to już się da wyszkolić, nauczyć, a procesy marketingowe, które sprawią, że te leady zaczną się pojawiać, to jest często wiele miesięcy pracy. Musisz mieć tego świadomość, że jak dzisiaj zaczniesz robić marketing, to ten marketing zacznie przynosić efekty dopiero za jakiś czas. Ja w tej chwili nie mam jakichś potężnych wzrostów rok do roku, mimo że dużo pracy włożyłem, ponieważ już ten biznes jest rozwinięty, już jest na jakimś poziomie i muszę grać jakimiś też innymi metrykami, procesami płatniczymi, zatorami, lifetime value i wieloma różnymi rzeczami, budowanie siatki kontaktów, aby ludzie Cię też polecali do właściwych ludzi i tak dalej, ale stricte jakoś ten biznes mi ogromnie pod kątem ilości leadów nie urósł. Oczywiście urósł, ale jeżeli wezmę pod uwagę, ile włożyłem w to wszystko pracy, czyli codziennie publikowałem na YouTube'a, to te efekty aż tak zdumiewające nie są w porównaniu z tą pracą, którą włożyłem. Czyli włożyłem gigantyczną ilość pracy, codzienne nagrania, codzienne publikacje, optymalizacje i tak dalej, miniaturki, wszystko, wszystko. A to się przełożyło na przykład na wzrost ilości formularzy o 15%, nie? Czyli
jak sobie zostawimy to na wadze, to nie są jakieś niesamowicie duże wzrosty. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć, czy chcemy rosnąć w takim tempie, czy może trzeba podejmować jakieś inne działania. Bardzo ważne jest patrzeć sobie na biznes z góry, z lotu ptaka i zastanowić się, które metryki były decydujące. Co sprawiło, że najwięcej kasy pojawiło się w firmie? Na czym zrzucić swoją największą uwagę? Gdzie włożyć najwięcej serca, żeby wyjąć z tego finalnie najwięcej kasy? Bo mam znowu firmy, które bardzo skupiają się na pracy z klientami, a też mają zaniedbany marketing. No i oni pewnie będą wyciągać większe wyniki lifetime value z pojedynczego klienta, ale nie mają stałego dopływu leadów, bo oni muszą liczyć na rekomendacje. I zawsze ta gra toczy się o to, jak twój biznes jest stabilny na lata, tak? Bo pamiętajcie, że rekomendacje w pewnym momencie mogą się skończyć. One są niepewne, niemierzalne. Bardzo ciężko jest zmierzyć, czy ludzie się polecają i tak dalej. To jest tak. No wiadomo, można to liczyć jakoś, ale pamiętajcie, że może przyjść gorszy moment na rynku i tak dalej. I to, co wypracował twój marketing stabilnie na lata, zwiększyłeś widoczność w wyszukiwarkach itp., no to jest bardziej stabilne. Ty nie musisz się wtedy martwić jakimiś większymi kryzysami w firmie, większymi jakimiś tam problemami, bo to raczej jest stabilne. A rekomendacje dzisiaj mogą być, jutro może ich nie być, więc to jest gdzieś tam do pomierzenia. Z takich procesów jeszcze pamiętaj, żeby liczyć sobie właśnie te mikrokonwersje. W Twoim wypadku również to może być na przykład zapis do newslettera, bo masz na przykład jakieś statystyki, że jeden subskrybent mailingu zostawiał Ciebie kwotę X i zwiększenie tej bazy spowoduje zwiększenie gdzieś tam przychodów w firmie w obszarze tych produktów na przykład cyfrowych, które sprzedajesz. Bardzo fajnie działa w takich biznesach usługowych, high-ticketowych jak u mnie, zrobienie tej warstwy edukacyjnej, czyli sprzedaję też produkty cyfrowe, edukacyjne, uczę. Dzięki temu więcej osób dowie się o moim istnieniu i więcej osób będzie chciało skorzystać z moich usług, tak? I wielu na przykład szkoleniowców, nie wiem, w nieruchomości, nie? Inwestują, zarabiają głównie na tym rynku inwestorskim, ale dostają cynki od kogo? Od swoich uczniów, kursantów. Czyli kursanci, którzy przychodzili i do nich się szkolili. Ale na przykład nie mają określonego budżetu na daną inwestycję, kamienicę i tak dalej. Dają cynk szkoleniowcowi. Szkoleniowiec skupuje sobie takie okazje z rynku i zbudował sobie nowy rynek rekomendacji inwestorskich na podstawie tego, że stał się znanym szkoleniowcem. Dlatego bardzo ważne, żeby oprócz swojego głównego core biznesu budować sobie obszar szkoleniowy, gdzie edukujecie o danym rynku, bo macie wtedy dostęp do większej puli klientów i to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo pożądane. I najważniejsze metryki w ogóle w zwiększaniu widoczności w internecie, to ja bym się opierał, jeżeli to jest taki biznes gdzieś tam edukacyjno-poradnikowy, tak jak u mnie, no to wyszukiwarki YouTube'a, wyszukiwarki Google'a ze strony internetowej, czyli zwiększanie widoczności SEO i kolejnym trzonem, no to jest zwiększanie właśnie bazy mailingowej. Te trzy rzeczy to jest taki core biznesu, bo te media social mediowe typu Instagram, pamiętajcie, że tam post żyje jeden dzień, to jest bardzo gdzieś tam krótko. Newsletter też nie żyje Bóg wie ile, ale pamiętajcie, że na wyciągnięcie ręki możecie sobie stworzyć maila do bazy, wysłać bach i mamy pieniądze na koncie. Jest to taki swoisty bankomat. A wyszukiwarki pracują dla Ciebie całą dobę i właśnie pozyskują maile do bazy i Twoja widoczność, Twoja lista mailowa się zwiększa. Coraz więcej osób dowiaduje się o Twoim istnieniu, zapisuje się do tego newslettera i mamy po prostu wzrosty gdzieś tam też na liście mailowej, a większa lista mailowa równa się później większa sprzedaż, na przykład w okienkach sprzedażowych lub też z sekwencji automatycznych, bo w email marketingu też możesz używać sekwencji automatycznych. Dlatego podsumowując, wyznacz sobie mikrokonwersję, główną konwersję w biznesie,
a następnie to wszystko mierz, analizuj i wyciągaj wnioski kwartał do kwartału, rok do roku, czy te metryki najważniejsze dla Twojej firmy wzrastają. Lifetime value, kwota wejściowa do biznesu, jak masz skonstruowane umowy, jak masz skonstruowane płatności i zatory płatnicze, jak masz, ile masz leadów w biznesie, aby to po prostu rok do roku rosło dzięki marketingowi, a nie tylko dzięki rekomendacjom, bo te rekomendacje są ryzykowne. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci w marketingu, zadzwoń do mnie na 602-727-263 lub kliknij w link w opisie darmowa-rozmowa.pl i umów się na krótką konsultację. Dzięki, wielkie cześć!